Poniedziałek, 9 września, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Zaczynają się poważne utrudnienia na drogach w Katowicach. W poniedziałek, 9 września, PKP PLK rozpoczęły przebudowę wiaduktu na drodze z Katowic do Mysłowic, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad swojego wiaduktu nad drogą ekspresową S86 z Katowic do Sosnowca. Choć to dopiero początek nowej codzienności wśród wyznaczonych objazdów, porannych korków i zmienionych rozkładów jazdy, to mieszkańcy województwa nie kryją zaskoczenia i niezadowolenia. Karolina Komada. To dopiero początek wielomiesięcznych prac, które będą powodować bardzo poważne utrudnienia w ruchu. Troszkę się zdenerwowałem, bo przejazd jednak jest uniemożliwiony, jak widać, ale jeżeli chodzi o przejazd, to bardziej znaki są moim zdaniem źle porozmieszczane. Ciężko się domyślić, gdzie jak dojechać. GPS-y jeszcze były nie zaktualizowane, wczoraj mi się wydaje, więc... A dla pieszych? No co no, lekka przejażdżka taka górska na nogach, można żeby rzec. No tutaj przynajmniej trzeba zdążyć teraz, bo za 15 minut jedzie autobus, nie jak ten tutaj przyjedzie. No i trzeba tu po prostu iść, a jak jest ciepło, jednak człowiek jest wiekowy, żona też jest, no to jednak te 15 minut w słońcu jest bardzo źle. Są jednak też tacy, którzy do utrudnień związanych z wyburzaniem i budową nowego wiaduktu w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino w Katowicach podchodzą ze zrozumieniem. Wie Państwo, no mi się droga nie skróciła. Mam taką samą drogę, na razie tutaj udostępnili nam przejście dla pieszych i na razie nie narzekam. Cieszę się, że będzie coś dobrego i nowego zrobione. Utrudnienia nad drogą S86 mają potrwać 2 lata. W poniedziałkowy poranek zostały wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Na czas wyburzania wiaduktu wyłączyć z ruchu jedną nitkę na Sosnowiec. Ruch odbywa się po 2 pasy w każdym z kierunków jezdnią na Katowice. Ten etap powinien potrwać około 3 tygodni. Następnie przejdziemy na wyburzanie wiaduktu na jezdni przeciwnej i też będziemy stosowali tą samą organizację, czyli z wyłączeniem jednej jezdni. Wyłączony został też jeden pas na ulicy Bagiennej. To z kolei droga Katowice-Mysłowice. Tam rozpoczęły się prace na wiadukcie nad torami kolejowymi. To część wielkiej przebudowy linii E65. Ma tu powstać konstrukcja przystosowana do układu 5-torowego, a także drugi, nowy wiadukt. Ruch samochodów jest prowadzony wahadłowo. Ruch pieszy został skierowany na ścieżkę pieszo-rowerową, która jest zlokalizowana po południowej stronie ulicy Bagiennej. Natomiast pociągi kursują zgodnie z rozkładem jazdy. I ten etap pracy zaplanowano na 9 miesięcy. Po wykonaniu połowy wiaduktu ruch drogowy w obu kierunkach będzie przełożony na jego nową część, a wtedy zostanie zamknięta jezdnia w kierunku Mysłowic. To tylko początek utrudnień. Za tydzień ma zostać zamknięty przejazd pod wiaduktem przy ulicy Granicznej, a za 2 tygodnie przy ulicy Mikołowskiej. PKP PLK wciąż nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądała organizacja ruchu w tym obszarze.